Kiedy powiem gdynia, to co pierwsze przychodzi wam do głowy? Pewnie woda, zatoka, ogólnie trójmiasto, trolejbusy, Opener, o, to najbardziej chyba, boże, Opener jest na takim zadupiu, akwarium gdyńskie i te sprawy, co nie? Ale kojarzy się to bardzo mocno z wodą i nie widzę tego może jakoś dużo, ale mam takie wrażenie, że ludzie tak do końca nie zdają sobie sprawy, jak duża jest gdynia. I że to nie jest tak, że cała Gdynia jest wzdłuż wybrzeża. Są dzielnice, które są bardzo oddalone od wody. Na przykład jeśli ktoś mieszka w dzielnicy Chważnowiczlino, na przykład na ulicy Kmicica, to, jest, to są już takie wiejskie trochę rejony, ale nadal jest to Gdynia. Jeśli ktoś tam mieszka, to mieszka oficjalnie w Gdyni. I z tamtego punktu w Gdyni do wody, do wybrzeża, ma jakieś 11-12 kilometrów. Może hehe, to nie jest jakoś dużo. 12 km to nie jest, nie wiadomo, jak ogromny dystans, ale jak widzi się Gdynię tylko gdzieś tam od Orłowa do portu, a mam wrażenie, że z tym najbardziej kojarzę się gdynia, z tymi, z, tym, z tymi miejscami, to 12 km od wody jednak może trochę zaskakiwać, co nie? Wiadomo, że jak myślimy o Gdańsku na przykład, no to raczej ludzie się domyślą, że w niektórych miejscach Gdańsku może być bardzo daleko do wody, nawet do rzeki, a co dopiero faktycznie zatoki, ale Gdańsk jest duży i od razu jest takie skojarzenie, że okej, okay, to jest naprawdę duże miasto, więc trudno, żeby całe było przy wodzie, no nie? A jak ludzie myślą o Gdyni, to im się to kojarzy z wakacjami, z bulwarem, salala. Jeśli ktoś nie jest z trójmiasta, to będzie mocno kojarzył to z tymi rzeczami i że po prostu wszędzie jest woda, jak się tam jest. A też jest tak, że nawet w Sopocie niektóre miejsca nie są super blisko wody. No i w Gdyni tak samo. W zasadzie powiedziałabym, że większość dzielnic w Gdyni. Jest yy, oddalona od morza o co najmniej te 4-5 kilometrów. Że żeby się dostać do wody, musisz wsiąść w autobus najlepiej i pojechać tam no więc jak już się domyśliliście dzisiaj Merta ględzi o Gdyni w kontekście przeprowadzki z Łodzi do Gdyni, w ogóle w kontekście no bycia osobą, która zapoznała się z tym miastem jako przyjezdna i mówię tak o tych dzielnicach, jakbym nie wiadomo jak znała, jakbym po prostu mieszkała we wszystkich naraz, no nie, a mieszkam tylko w jednej ale no ja znam Gdynię już całkiem nie najgorzej, bo po prostu spaceruję po niej co niedziela i jeżdżę że gdzieś sobie na spacer podjeżdżam autobusem gdzieś do jakiejś innej dzielnicy i tak dalej. I kojarzę, wiecie, ulicę i gdzie co jest, mniej więcej. Tak umiem sobie w miarę rozrysować mapę Gdyni w głowie. Um, i, I jestem generalnie powiedziałabym, że zorientowana po prostu. Więc to będzie odcinek podcastu trochę tak o tym, co mnie zaskoczyło w Gdyni, jako osobę właśnie przyjezdną. Um, ale na początek może powiedziałabym, jak to w ogóle się stało. Że z Łodzi przeniosłam się do Gdyni. Mówiłam o tym na pewno już na moim głównym kanale, na pewnie więcej niż raz, ale tutaj to nie jest mój główny kanał, więc wiadomo, że muszę ludzi zapoznać z ogólnie sytuacją i sobą. Ja mieszkałam też 25 lat w jednym miejscu, dosłownie w jednym mieszkaniu przez cały ten czas, więc ta wyprowadzka do Gdyni to była pierwsza moja przeprowadzka. Jak na pierwszą, to naprawdę całkiem masywna. Przeprowadziłam się jakieś 5,5 roku temu. No tak, z moim wiekiem to się kalkuluje, więc tak wychodzi. I mieszkając w łodzi, nigdy jakoś specjalnie. No tam czasami może gdzieś mignęła mi jakaś taka myśl, żeby się może jednak wyprowadzić z tej łodzi, ale nie myślałam o tym jakoś tak na serio. Nie miałam jakichś takich planów, że o, jak skończę studia, to co, gdzieś tam pojadę, wyprowadzę się w ogóle do innego miasta, będzie fajnie. Tylko tak, no nie zastanawiałam się nad tym jakoś bardzo ogólnie, jakby nad perspektywą czy się wyprowadzać, czy nie. Nigdy nie miałam takiego kontekstu w swoim życiu, no bo mieszkałam w centrum tej łodzi, więc na studia też nie musiałam nigdzie wyjeżdżać. Miałam po prostu gdzieś w mieszkaniu rodzinnym, co siedziałam cały czas. Miałam wszędzie blisko, miałam w ogóle na uczelni chyba najbliżej ze wszystkich ludzi, z którymi studiowałam. Nawet jeśli to nie było jakoś tak super blisko, bo na przykład uni uniwersytet, znaczy Wydział Filologiczny był dosyć daleko ode mnie, to zdecydowanie nie był dystans, który na piechotę mogłam pokonać. Aczkolwiek raz chyba wracałam. Tak, raz wracałam na piechotę, pamiętam, że kupiłam sobie wtedy loda. Um, raz wracałam na piechotę z tego wydziału, no i mi zajęło to tak z godzinkę, no nie? Także było to troszeczkę gdzieś tam dalej, ale tak czy siak, no miałam totalnie wszędzie blisko i myślę, że z tego względu też po prostu taki pomysł na wyprowadzkę gdziekolwiek jakoś, w sensie do innego miasta, jakoś no nigdy nie był tematem. Ale z kolei mój chłopak trochę bardziej myślał o tym, bo jemu łódź się jakoś tak super nie podobała, tak... Wiecie, nie, nie na zasadzie, że zaraz chce uciekać stamtąd, tylko jak z chciał zmienić pracę, to szukał po prostu nie tylko w łodzi ale na przykład na Warszawę nie był koniecznie chętny, e, ja też bym chyba nie była, więc jakoś tak wyszło, że faktycznie w tym Trójmieście, tam tro, trochę coś tam w Poznaniu też chyba patrzę, albo we Wrocławiu. E, Wrocław ja bardzo lubię, więc też nie miałabym nic chyba przeciwko, żeby się tam przeprowadzić. E, no ale w końcu jakoś tak wyszło, że dostał pracę w Gdyni faktycznie. Dostał normalnie propozycję, żeby e, zacząć tutaj pracować. Nadal pracuję w tym samym miejscu jakby co. E, taki spoiler. Jakoś tak wyszło, że rzeczywiście przeprowadziliśmy się i to był też moment kiedy zaczęliśmy w ogóle mieszkać razem, właśnie przy tej przeprowadzce. Byliśmy wtedy razem już 5 lat, więc też mieliśmy takie no no okej, okay, można w sumie, nie? Też to było tak, że Kacper ma tutaj takich internetowych znajomych w Trójmieście i, i jak przyjechał na rozmowę o pracę, to się przy okazji z nimi spotkał i po prostu sobie tak pomyślał, że a no okej, okay, to jest dobra okazja, żeby się spotkać z kumplami. Przy okazji sobie pójdę na rozmowę o pracę. Niech będzie, sobie zrobię taki wypad weekendowy. No i się okazało, że dostał tę pracę, także trzeba było później się nad tym zastanawiać. No i jako, że ja wtedy miałam jeszcze do dokończenia pewne rzeczy, na przykład studia, to um, jakieś takie pół roku, siedem miesięcy, coś takiego, byliśmy w takim związku na odległość w zasadzie, że ja tylko tam czasami jeździłam, jakoś tam sobie to ułożyliśmy, że, że się dało żyć, że tak powiem. No ale koniec końców, jakoś pod koniec października 2017 ja się w końcu. W końcu przeprowadziłam oficjalnie do miasta, którego praktycznie w ogóle nie znałam. W porównaniu do łodzi był to spory przeskok, dlatego że ja łódź znałam dosyć dobrze jak na takie duże miasto. Łódź się ludziom kojarzy z w ogóle brzydotą, syfem, szarością, bo ludzie, którzy nie mieszkają w Łodzi, rzadko w niej bywali albo nigdy, widzieli tylko zdjęcia czy coś, myślę, że mogą mieć nadal taki niezaktualizowany obraz Łodzi, taki z lat 90. W latach 90. Łódź. No okej, okay, ja lat 90. nie pamiętam jakoś super, bo miałam maks 8 lat, ale. No, to jest prawda. Łódź była okropnie brzydka w tamtych czasach. Ale teraz, no, jest. No, ciągu remont. To wiadomo, ale to wszędzie tak jest. Na przykład w Poznaniu teraz, o jakie większe miasto byście kogoś nie zapytali, to zawsze powie Wam, że a tam w rozkopach cały czas, bez sensu. Ale w Łodzi faktycznie te zmiany bardzo widać. Nawet teraz jeszcze, mimo że te zmiany zaczęły się gdzieś tam od 2010, mniej więcej jak nowa pani prezydentka, nie wiem czy nie wolałaby, żeby na nią mówić pani prezydent. No w każdym razie nowa osoba zarządzająca wtedy się stała. Może to był 11 rok, nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego, jakoś jak kończyłam liceum jakby wiecie, o, o pani prezydent można różne mieć zdanie, wiem, że jest bardzo dużo przeciwników i tak dalej, ale mm, za jej rządów jednak Łódź zmieniła się bardzo mocno i do tej pory się zmienia nawet jak ja raz na jakiś czas pojadę, to cały czas coś nowego tam się dzieje, ja sobie bardzo lubię wyjść właśnie na spacer i pochodzić po prostu po mieście jak tam jestem, żeby zobaczyć jakie tam rzeczy nowe właśnie zostały Zrobione, i w ogóle przypomnę sobie, jak wygląda łódź. No i ja sama mieszkałam też w kamienicy, która została odnowiona w 2012. Właściwie w 2011 roku był początek tego remontu, o ile dobrze pamiętam, no chwilę on trwał, no nie. Ogólnie zmiana była taka dosyć kosmetyczna, głównie wygląd, tam odmalowanie i, i w ogóle i no bez porównania jest ta kamienica teraz do tego, jak wcześniej wyglądała, ale jednak była taka jedna naprawdę duża zmiana, taka trochę zmieniająca życie wręcz, i było to założenie centralnego ogrzewania, którego wcześniej nie było. Bardzo dużo ulic zostało też wyremontowanych, zostały zrobione różne deptaki. Nawet uwaga, posadzone drzewa zostały w niektórych miejscach. To jest sukces. Łódź w ogóle nie ma takiego typowego mm, takiego rynku, nie? Jest stary rynek i to jest to taki plac betonowy, po prostu taki, w sumie trochę klasyk, żeby to był plac betonowy, um, ale on trochę bardziej wygląda jak nie wiem, scena albo coś takiego. Um, no i ma dookoła jakieś takie stare budynki, więc on się tak kojarzy z takim starym rynkiem, ale to zdecydowanie nie jest taki typowy. Rynek, czy typowy taki plac na starym mieście, um, jaki jest w. W większości innych miast. Gdynia też nie ma czegoś takiego, bo Gdynia jest po prostu za nowa, żeby mieć taki klasyczny rynek, ale Łódź jest jednak troszeczkę starsza, ale nadal też chyba jest za nowa, żeby to mieć. Nie wiem, no struktura miasta jest po prostu trochę inna. Jest ta ulica Piotrkowska, podobnie w sumie w Gdyni jest też ulica Świętojańska, która mi się mocno z, z ulicą Piotrkowską kojarzy. Jest inna, ale jakby motyw jest bardzo podobny. Um, jest kilka też miast, które mają coś podobnego. Um, w Płocku jest też taka ulica, która jest właśnie takim deptakiem, ale ta tam jest też rynek, o ile dobrze pamiętam także to jest taka fuzja w Malborku też jest taki deptak, co nie? tam też nie jestem pewna, czy jest taki, taki typowy plac właśnie ten stary rynek w Łodzi no on się nazywa stary rynek i on jest w bardzo takim mocno centralnym punkcie, takim geograficznie prawie perfekcyjnie centralnym punkcie Łodzi i tam nic się nie dzieje, Coś w się sensie tam czasami się coś dzieje ale to nie jest, zdecydowanie to nie jest tak, że tam nie wiem, jest jakaś fontanna, są jakieś ławki i tak dalej, tam jest plac, jakby tyle. Jest po prostu kawałek betonu i nara. I zaraz, obok jest manufaktura, to sobie iść do manufaktury, i tam też jest rynek. Rynek manufaktury tak zwany. Albo też bardzo blisko jest Plac Wolności, który się kojarzy też z takim centralnym placem, co nie. E, więc ten stary rynek tak nie, nie pełni funkcji takiego typowego starego rynku, zdecydowanie. Ale nie wiem, gdzie ja w ogóle szłam z tą myślą. No w każdym razie, łódź według mnie nie jest jakaś strasznie brzydka. Naprawdę całkiem fajne, ładne rzeczy można pooglądać. Fajnie się przejść ogólnie po różnych ulicach, wejść w jakieś podwórka na Piotrkowskiej i tak dalej, żeby taki fajny gdzieś tam klimacik, właśnie poczuć tej Piotrkowskiej i w ogóle łodzi. No ale tak, jako że ja mieszkałam w centrum, a w różnych gdzieś tam rejonach łodzi jeździłam, a to do szkoły muzycznej, a to do liceum, a to do jakiegoś tam znajomego, cokolwiek, to kojarzyłam dosyć dobrze. Dobrze, nawet takie gdzieś okolice y, zadupialskie bardziej, albo jakieś takie blokowiska gdzieś tam na widzę czy na retkini. Redkinie dosyć dobrze znam w sumie, jak na osobę, która totalnie nie miała nic wspólnego z Rytkinią prawie w ogóle w swoim życiu. Y, bardzo lubię redkinie w ogóle. No a centrum, czy po lesie, no to w ogóle ja mam w małym palcu te uliczki, co nie. Y, więc y, jak pierwszy raz musiałam nawigować w ogóle cokolwiek w Gdyni. I pojechać gdzieś, potem wrócić, znaleźć jakieś przystany, cokolwiek. To nawet mi się zdarzało mieć dosłownie Google Maps przynosie swoim, patrzeć dosłownie na ten telefon i totalnie nie móc znaleźć tego przystanku. Była jedna taka sytuacja, to było w takim miejscu, gdzie tych przystanków jest bardzo dużo. I tam jeżdżą i trolejbusy i zwykłe autobusy i w ogóle jest siedem przystanków gdzieś w jednej okolicy i jest dosyć trudno się połapać w sumie rzeczywiście w pierwszej chwili. Teraz to totalnie w ogóle nie mam z tym problemu, ale wtedy właśnie próbowałam wrócić do domu z tamtej okolicy i totalnie nie wiedziałam w ogóle w co, gdzie, gdzie ja mam iść, co to jest za przystanek. Byłam wcześniej na tym przystanku, ale totalnie nie pamiętałam, jak tam się szło. Wiecie, jakby typowa po prostu sytuacja zupełnego pogubienia się gdzieś w przestrzeni miejskiej. I wróciłam do domu strasznie wkurzona, że nie mogłam znaleźć tego przystanku i, i w ogóle, że tyle czasu mi to zajęło i że łódź tak dobrze znałam, a teraz tutaj, to ja w ogóle nie wiem, jak się poruszać. W łodzi to ja dosłownie znałam na pamięć skąd dokąd jeździ każdy tramwaj. I teraz, jak tam jestem, to jestem wkurzona, bo wszystko się pozmieniało i zupełnie już nic nie jeździ, tak jak wtedy. Jasne, że są też autobusy. Autobusów jest dużo więcej w łodzi niż tramwajów, ale ja akurat tramwajami najwięcej jeździłam i autentycznie znałam każdą trasę. Nie tam, żeby po uliczkach dokładnie, no nie, tylko po prostu pętla do pętli, krańcówka w zasadzie. Tak, musiałam zmienić język w ogóle, też będąc w Gdyni, <laughs> bo no, niektórych słów się tutaj inaczej używa, albo się nie używa. Jakby regionalizmy. Ja już z moimi znajomymi w ogóle ja im, ja im zakazuję już mówienia o regionalizmach, bo to jest takie. Ej, a, ale wy używacie normalnie słowa i jakieś losowe litery ze skrable, no nie? I w ogóle nie masz pojęcia, co to jest. Ale Łódź akurat ma takie regionalizmy, które są czasami oficjalne. Na przykład migawka, czyli bilet miesięczny. Normalnie jak macie plakietkę z biletem miesięcznym, tam ze swoim zdjęciem, i tak dalej, tam jest napisane migawka. Tak się oficjalnie nazywa ten dokument. Ma to sens, no bo tam migniesz temu <laughs> sprawdzającemu, no nie, tym biletem i spoko. Widzę jakby genezę i sens nazwy, właśnie migawki, ale nigdzie indziej nie używa się słowa migawka. A tym bardziej w taki oficjalny sposób, że tak się dokument nazywa. Um, więc też musiałam trochę się przestawić, właśnie z tych skańcówki na pętle, z migawki na bilet miesięczny. Niepotrzebny mi jest teraz bilet miesięczny, ale miałam swego czasu. Angielka na bułka paryska, pączek wiedeński na gniazdko, gniazdko Parzone chyba dokładnie to się nazywa. Uwielbiam w ogóle te pączki. Ale no, dla mnie to zawsze był pączek wiedeński, kiedyś nawet poprosiłam w sklepie o pączka wiedeńskiego i pani zrobiła na mnie takie oczy, nie wiedziała w ogóle o co mi chodzi, a ja powiedziałam, znaczy gniazdko i od razu wiedziała o co chodzi. Także to były takie początki, no, nie? że jeszcze, jeszcze nie byłam przestawiona na te słowa nowe. Ja słowo jo znałam jako gwarę wiejską, gdzieś bardziej z okolic Mazowsza. Bo w mojej rodzinie, w ogóle cała moja rodzina gdzieś w pokoleniu wyżej pochodzi ze wsi i gdzieś w okolicach właśnie mazowsza, jakby na dwóch skrajach trochę mazowsza, ale i, i ze strony mamy, i ze strony taty, to jest wszystko wieś mazowiecka, no nie? Tam zasadniczo właśnie y, mówiono jo, jako tak. I to mi się bardzo kojarzyło właśnie z tym miejscem, a jak zaczęłam to słyszeć ym, właśnie tutaj w Gdyni, to dosłownie miałam taką myśl, jak słyszałam, jak, jak jakaś babka przez telefon mówi jo. jo" To myślałam, że nie wiem, może jest z Torunia albo coś, bo no, moja rodzina ze strony Taty pochodzi z okolic sierpca, który jest dosyć blisko Torunia, i wiem, że w Toruniu ogólnie mówią podobnie, no nie? Takie było moje skojarzenie od razu, że Toruń jest takim punktem po prostu gdzieś pomiędzy Trójmiastem a Sierpcem, no nie? I albo grudziądz albo coś takiego. I miałam od razu takie skojarzenie, a właśnie potem Kasper mi powiedział, że no, no nie, to jest kaszubskie. I potem powiedziałam jeszcze o tym babci, i ona powiedziała: no nie, to jest kaszubskie. <grywa> A ja w ogóle takie, aha, fajnie, dobrze wiedzieć. Ale tak, początki były faktycznie trudne, bo totalnie nie byłam w stanie się zorientować. Gdynia ma też trochę inną strukturę, inną budowę ulic. Um, I przede wszystkim największym problemem było to, że w porównaniu do łodzi Gdynia nie ma żadnych oznaczeń ulic. Po prostu nic się nie dowiesz z tablic na ulicy, nie wiem, jak jest jakaś brama, na przykład w centrum, w tych kamieniczkach, nie ma tam w ogóle żadnych tablic, nic nie jest napisane. Jesteś na jakimś skrzyżowaniu, nie masz pojęcia, co to są za ulice. Wszystko trzeba Google Mapsem robić. Ja nie wiem, jak bez Google Mapsa ludzie w ogóle żyli tutaj. W łodzi jest tak, no może nie na każdym, każdziusieńkim rogu, ale prawie że jak idziesz na przykład Piotrkowską, to masz na każdym skrzyżowaniu tabliczki. I w jedną, i w drugą mańkę. Jaka to jest ulica? E, bardziej, że akurat jeszcze od Pieczkowskiej odchodzą dwie różne ulice, w sensie w prawo jest inna i w lewo jest inna, bo one zmieniają się właśnie w tamtym miejscu, na przykład Zielona to jest Narutowicza, 6 sierpnia to jest tam Patrałgutta. I tak dalej, one, one zmieniają po prostu nazwy, więc tym bardziej dobrze by było mieć tam tablicę, żeby się zorientować, co jest gdzie. Ale też poza Piotrkowską, gdziekolwiek, szczególnie w centrum by się nie poszło, to na każdym skrzyżowaniu masz napisane, jakich ulic to jest skrzyżowanie. W Gdyni totalnie nie ma czegoś takiego. Teraz ja w miarę znam te ulice tam w centrum na przykład, no nie? Ale na początku jak próbowałam gdzieś chodzić, nie wiem, z dworca, na przykład, jak często przyjeżdżałam z dworca, na przykład chciałam się gdzieś dostać, ja się tak gubiłam w tych ulicach, bo ja totalnie po prostu nie widziałam nas w tych ulic nigdzie. Byłam na Starowiejskiej, myślałam, że jestem na 10 lutego i tak, tak dalej. Po prostu jakby byłam na równoległej ulicy, myślałam, że jestem na tej ulicy. Wiecie o co chodzi, że jakby przesuwałam sobie gdzieś tam oprzecznicę, bo totalnie nie byłam w stanie się zorientować przez to, że nic nigdzie nie było napisane. Nawet z Google Mapsem po prostu, no ja nie, nie chcę chodzić z tym telefonem cały czas przy mordzie yy, i, i po prostu na oślep gdzieś iść po prostu za tym niebieskim punkcikiem na mapie, yy, tylko jakby chcę się jednak rozglądać po okolicy i móc się jakoś później na przyszłość zorientować co gdzie jest. Numery jeszcze jakoś, ale często numery są po prostu, szczególnie właśnie na przykład na Świętojańskiej, numery są takimi wiecie, takimi ozdobnymi gdzieś tam numerkami, po prostu takie przyklejone cyferki i nie jest napisane jaka to jest ulica, jest napisany tylko numer więc no potwornie to było dla mnie no takie denerwujące wręcz, że Jezu, czy oni nie mogą zrobić po prostu tablic z ulicą, że to jest takie trudne bo ja jestem też osobą się, Wydaje mi się, że chyba ewenementem, nie wiem, nie wiem czy jest tak, że raczej mniejszość ludzi tak ma, ale ja orientuję się w terenie przede wszystkim po nazwach ulic. Dosłownie miałam tak, że ktoś gdzieś, no zdarzyło mi się nawet w łodzi, że gdzieś na jakimś osiedlu, szczególnie na blokowiskach, ja się totalnie zawsze gubiłam. Jako osoba wychowana przez ćwierć wiecze w kamienicy, w blokowisku miałam wrażenie, że cały czas mam przed sobą ten sam blok co trzy sekundy, e, po prostu jakbym była w jakimś zapętleniu. Więc zdarzyło mi się co i raz gdzieś tam zgubić i zapytać kogoś o drogę, zwyczajnie. Nie, szczególnie jeszcze w czasach jak Google Maps jeszcze nie był tak super powszechną rzeczą, że się go miało w kieszeni. I jak ktoś dawał, mi instrukcję na zasadzie, no tutaj będzie taki duży, żółty budynek, to tam Pani skręci w prawo i tam będzie taka długa brzoza rosła, to tam trzeba skręcić w lewo zaraz za nią. To ja mam w ogóle takie babo daj ulicę mi, nazwy ulic, ja to zaraz zapamiętam, będę doskonale wiedziała, gdzie mam skręcić. Gdybym teraz została teleportowana nagle na przykład na ulicę Świętojańską w jakieś losowe miejsce, to oczywiście zorientowałabym się po, wiecie, budynkach i w ogóle co tutaj jest w okolicy, zorientowałabym się po tym, gdzie mniej więcej jestem, ale moją pierwszą myślą by było o, jestem gdzieś przy żwirki i wigury. Wiesz o co chodzi. A w ogóle jak... Słuchajcie tego na YouTube i możecie komentować, albo możecie do mnie też napisać na, na Instagramie. Dajcie mi znać, czy w jakimkolwiek innym mieście niż łódź, żwirki i wigury to też są dwie oddzielne ulice. Bo wszędzie się spotykam z tym, że żwirki i wigury to jest jedna ulica, a w Łodzi właśnie od ulicy Piotrkowskiej, w jedną stronę idzie żwirki, w drugą stronę idzie wigury. To są dwie oddzielne ulice. Teoretycznie to jest ta sama ulica, ale one mają oddzielne zupełnie nazwy. Łódź ma w ogóle mam wrażenie inny charakter. W ogóle traktowania ulic, powiedziałabym. I tutaj też, też ta kwestia tablic, właśnie może dlatego też jest inna, bo łódź jest bardzo mocno zorganizowana w taką siatkę, no nie? To jest bardzo daleko idące skojarzenie, ale mam troszeczkę minimalne skojarzenie z Nowym Jorkiem, gdzie ludzie operują w ogóle skrzyżowaniami, no nie? Mówisz taksówkarzowi, że chcesz jechać na róg tej i tej. No i w łodzi w zasadzie też możesz powiedzieć taksówkarzowi, że chcesz jechać na róg tej i tej. Bo skrzyżowania to jest bardzo duża rzecz. To nie jest tak, że całusieńka łódź jest w siatkę ymm, zbudowana, ale bardzo znaczna część jest w siatkę zbudowana. Rzadko kiedy zdarza się, że jakaś ulica na przykład skręca. Nawet porównuję sobie teraz na mapie i jak na Łódź się spojrzę, to nawet te wielkie główne ulice są no mniej więcej ułożone właśnie na zasadzie prostopadłe, równoległe cały czas, nie? że względem siebie, że jest ta geometria taka zachowana. Wiadomo, że jakieś odchyły gdzieś tam są, ale też jak się zbliży na centrum, no to totalnie jest no dosyć regularnie to zrobione. Patrzę teraz na ulicę Marii Skłodowskiej Kiri, na przykład, która jest taka skośna, i zawsze miałam wrażenie, że ta ulica jest jakaś taka strasznie dziwna, dlatego właśnie, że ona tak um, trochę skręca, nie? Że to jest takie, wow, co tu się dzieje. No po prostu jak, jakakolwiek ulica, która nie idzie super prosto, jest po prostu dziwną ulicą, kurde. Tak samo uniwersytecka, ona też idzie tak po skosie. No i oczywiście, w ogóle to, to powinnam chyba od tego zacząć, bo to jest absolutnie podstawowa rzecz. Powietrze. W Gdyni jest powietrze, rozumiecie? Tu tutaj, tutaj można oddychać. <laughs> Oddychanie, pamiętacie jeszcze co to jest? Ludzie z Krakowa na przykład. Nawet już w momencie, kiedy jeździłam w tej z powrotem, właśnie przede wszystkim było to latem, lipiec, sierpień, kiedy były te wycieczki takie regularne mocno, to pamiętam, że przyjechałam z tej Gdyni do tej łodzi na tym dworcu, łódź fabryczna sobie wysiadłam i. Powietrze po prostu stało. Ja wysiadłam z tego autobusu i myślałam dosłownie, że się uduszę. Już tak zaczęłam się odzwyczajać od tego gęstego, takiego stojącego powietrza, um, takiej duchoty. Że już nawet w tamtym momencie, kiedy jeździłam w tej z powrotem, już odczuwałam bardzo mocno te różnice. Teraz też mam tak, że jak ten raz na rok, powiedzmy, pojadę do Warszawy, to już teraz chyba będę unikać jeżdżenia tam właśnie latem, szczególnie właśnie w takim sierpniu, kiedy te upały potrafią być dosyć dotkliwe. Chociaż teraz w czerwcu już nawet w tej pierwszej połowie były upały, no nie? Bo też było tak, że jak na przykład rok temu byłam właśnie chyba gdzieś w pierwszej połowie sierpnia w tej Warszawie, to. O znowu po prostu tylko wyszłam z tego dworca na to słońce, na te patelnie i na tę duchotę. Myślałam, że nie wytrzymam. Ogólnie północ Polski, właśnie wybrzeże ym, i w ogóle blisko wody. Wiecie, 12 km to nadal jest blisko wody. No ta bryza i w ogóle to powietrze jest dużo czystsze. I o Jezu, no to jest w ogóle bez porównania. Kiedyś, jak ja jeździłam jeszcze nad morze na wakacje, tak typowo, na jakieś wyjazdy, to było zawsze takie przeświadczenie, że nad morzem będzie ogólnie zimniej, że jak się jedzie nad morze, to zawsze trzeba wziąć jakąś kurtkę, kurtkę przeciwdeszczową najlepiej, bo nad morzem ogólnie częściej pada i jak się jedzie nad morze, to trzeba się liczyć z tym, że na przykład będzie na cały dwutygodniowy wyjazd deszcz cały czas, albo że w ogóle ta pogoda będzie taka nieprzewidywalna zupełnie i że prognozy coś tam co powiedzą, a się okaże, że na wyjeździe zupełnie będzie inaczej. No i powiem Wam, że coś w tym jest, bo jak ja teraz no, siedzę sobie i za oknem widzę, co się dzieje, bo mam okno akurat tak blisko biurka, to w ogóle ja, ja nie wiem, tu słońce świeci zaraz pada, 5 minut popada i zaraz znowu słońce świeci, i potem jest pochmurno przez 3 godziny i potem znowu słońce i tęcza, a potem sobie znowu popada nadal świecąc słońce, to nie ma sensu to zdanie ale wiecie o co chodzi no po prostu ja mieszkając w Gdyni kupiłam sobie kalosze i to takie zajebiste kalosze, takie drogie kalosze. Ja nie były takie drogie w sumie, jak sobie tak pomyślę ile ogólnie buty kosztują, ale temperatura jest też zupełnie inna. Teoretycznie jest tak, że zimą jest tutaj cieplej, a latem zimniej, ale powiem wam, że jak ja przyjechałam tutaj właśnie te 5,5 roku temu, ta pierwsza zima, moja tutaj w Trójmieście, to była chyba najbardziej zimowa zima w przeciągu wtedy ostatnich pięciu lat dosłownie, że, że faktycznie był śnieg, że było serio zimno, że, że potrafiło być te minus 15 nawet, że właśnie styczeń luty to był taki mocno, mocno zimowy czas, um, i że ten śnieg nie przestawał w ogóle nigdy leżeć, że co i raz dopadywało tego śniegu i właśnie było strasznie zimno. I ogólnie przez te ostatnie 5 lat to takie te zimy są takie zimowe tutaj nawet bym powiedziała, że no pewnie w, w całej Polsce trochę tak jest, akurat tak się trafiło, nie? Że, że ta zima jest taka naprawdę. No jest zimą, kurde. Ja uwielbiam śnieg, ja to nawet nie mam problemu z tym, że znaczy no, wiem, że to pewnie wynika z problemów z klimatem i wolałabym, żeby tego jednak mimo wszystko nie było, ale nie przeszkadza mi na przykład taka koncepcja, że jest 10 marca i nagle idę sobie do lasu i w ogóle jest śniegu po kostki, nie? A, a przez ostatnie dwa miesiące nie było w ogóle śniegu. Um, bo ja po prostu kocham śnieg, um, ale, ale właśnie tutaj miało teoretycznie nie padać tak dużo tego śniegu i miało, miała ta, ta zima być taka mało zimowa, a tu jest mocno jak na razie, mocno zimowa. Ale lato, lato jest zupełnie inne tutaj. Właśnie pamiętam, że to pierwsze lato jakie tutaj właśnie jeździłam w tej z powrotem, to też właśnie pewnie to stojące powietrze tym bardziej odczułam w tej Łodzi, dlatego że to pierwsze lato było absolutnie obrzydliwe tutaj i po prostu jeśli każde lato tutaj by było takie jak tamto w 2017, to ono po prostu żyg, okropieństwo. Cały czas było zimno i padało, i wiatr, wiadomo, wiatr w gdyni to jest rzecz. Jakby jeśli drzewa stoją, to to jest naprawdę bardzo dziwny dzień. I jak widzę w prognozie, że jest takie 18 km na godzinę, to sobie myślę, a dobra, nie ma wiatru dzisiaj. Przy pierwszych moich w ogóle jakichkolwiek schadzkach po Gdyni, jak właśnie Kasper mnie tutaj zabierał w różne miejsca, em, ciągle, no, no może nie ciągle, ale dobre parę razy tak mi strasznie wpadło coś do oka, że nie mogłam go otworzyć, na przykład przez dobę. E, raz miałam, no, no dosłownie tak, że już mieszkając tutaj, miałam właśnie tak, że tam jakiś film w ogóle nagrywałam normalnie, tak jak zawsze, jakiś odcinek Simsów i musiałam patrzeć na nie jednym okiem, bo po prostu drugiego totalnie nie mogłam otworzy, bo mi coś wiatr wiał. Teraz już nie mam takiego problemu, bo noszę okulary em, tak na stałe, ale, ale wtedy to rzeczywiście był taki problem, że, że co i raz no po prostu byłam kurde niedysponowana, bo nie miałam oka. To była taka powracająca rzecz. jakby Jakoś kacprowi nigdy nie wpadło do oka nic tak, że był niedysponowany, a mnie za cztery razy to się zdarzyło. I też taka byłam wkurzona, że Jezu, ten wiatr, no czy on może się uspokoić? No ale później kolejne lata już były dużo lepsze. Bardzo przyjemne lato tutaj jest. Jak nie jest takie obrzydliwe jak w 2017 Następny to jest naprawdę super najlepsze lato ever po prostu. I strasznie mnie bawią takie sytuacje właśnie latem, kiedy cała Polska płonie i albo moi znajomi, którzy mieszkają na przykład w Warszawie yy, narzekają, że o Boże, że się nie da w tym ukropie, albo widzę jakieś memy, jakieś tweety i różne takie rzeczy, że, że ola Boga jak gorąco, tymczasem ja wracam się do domu po wyjściu na spacer, bo muszę coś założyć na siebie, bo jest 18 stopni i zamarzam. W Gdyni to tak ze 4 dni w roku może są takie Naprawdę upalne, nigdy nie jest tak, że, że to powietrze jest takie gęste i że się nie da zupełnie oddychać, ale tak, żeby było, żeby to słońce tak ci dawało nieźle w kość i żeby było serio gorąco. No zdarza się, nie? Ym, ale to nie jest standard tutaj w tych okolicach, yy, chociaż. Ludzie, którzy się tutaj wychowali, tak wiecie, od urodzenia, którzy tutaj mieszkają, myślę, żeby się z tym nie zgodzili, bo oni chyba twierdzą, że jak jest 17 stopni, to już jest w ogóle upał. Mam taką obserwację autentycznie, że jak jest więcej niż 16 stopni, to ludzie już chodzą na golasa. To już spodenki krótkie, to już wychodzę z domu, nie wiem, w długich spodniach i w bomberce, bo jest właśnie takie 17 stopni, powiedzmy, a 20 metrów od domu typiara z psem idzie w mega krótkich shortach i topie. Albo jadę sobie autobusem, jakaś dziewczyna nam sobie siedzi, do Siadają się jakieś inne dziewczyny, które ją znają i jedna do niej... Dlaczego ty masz długie spodnie? W ogóle z takim oburzeniem, jak jest 17 stopni, przypominam. No nie, tamtego dnia może było 19. Ale wiecie, mnie poniżej 20 stopni temperatura to się kojarzy, że okej, okay, muszę założyć jeszcze coś na t-shirt, bo może mi być chłodno. A ludzie, którzy są tutaj od zawsze... W tych takich zimniejszych trochę klimatach. E, mają właśnie. no Są przyzwyczajeni do tej temperatury. Bo to jest jasne, nie? Ale strasznie mnie to bawi, że, że dla nich e, nawet poniżej 20 stopni to już jest temperatura na krótkie spodenki. <grym> to jest dla mnie jakaś abstrakcja. E, chociaż tak sobie myślę, że ta laska, która wsiadła i była oburzona długimi spodniami, była tak naprawdę cieplej ubrana niż ta e, dziewczyna, która tam siedziała w tych długich spodniach, e, no bo ona miała spodenki i miała jeszcze bluzę też. A tamta miała dłuższe spodnie, ale miała krótkie ręki. Wydaje mi się, że jednak w górnych partiach ciała jest chłodniej, w nogi nie jest tak zimno i cieplej Ci jest, jak masz krótkie spodenki i bluzę, niż jak masz długie spodnie i krótki rękaw, no nie? Ale dla niej to jest takie oczywiste, że 18 plus stopni to przecież już w ogóle długie spodnie idą do jakiejś walizki gdzieś w, ogóle w piwnicy najlepiej, bo już nie będziesz tego używać przez najbliższe 4 miesiące. Ja jeszcze nie założyłam krótkich spodenek w tym roku, a jak to nagrywam to jest 15 czerwca. Też na Instagramie publikuję często jakieś tam zdjątka z tych moich spacerów niedzielnych, i jak właśnie w środku lata wrzucałam takie zdjęcie, gdzie właśnie było bardzo słonecznie na nich, to dostałam pytanie na przykład do jakiejś jednej dziewczyny, jak ja w ogóle jestem w stanie spacerować w takim upale, że jak ja to robię w ogóle, jaki jest mój sposób na to, żeby móc spacerować w, taką, w takiej temperaturze? No a no okej, okay, jakby jak wyjdę totalnie na pełne słońce. Gdzieś. No to będzie mi gorąco, ale tutaj to, to nie jest tak, że spłoniesz. Um, I że, że tak serio, serio, gorąco, tak jak potrafi być upalnie gdzieś na przykład na południu Polski, um, pamiętam, jak kiedyś byłam na śląsku u mojej cioci, to Jezus Maria. My przez jakiś czas w ogóle z domu nawet nie wychodziliśmy, bo było po prostu za gorąco. No to tutaj po prostu tak nie jest. Ja też mam jakieś tam swoje powiedzmy sposoby, że wchodzę w jakieś uliczki bardziej zacienione, że właśnie w tych uliczkach też trochę bardziej wieje, no ale. Jednak to wsparcie wiatru tutaj zawsze jest. Um, I to nie jest po prostu jakoś specjalnie problem. Szczególnie dla osób przyjezdnych, które, dla których 18 stopni to jest chłód, a nie upał. A i jeszcze też tej pierwszej zimnej i śnieżnej zimy, zauważyłam, że tutaj dużo więcej świeci słońce. O ile w Gdyni upalne dni w ciągu lata zdarzają się trzy razy w ciągu jednego roku, to w Łodzi słoneczne dni zimą zdarzają się może trzy razy do roku, po prostu pamiętam, że w Łodzi podczas zimy jest cały czas szaruwa. Jak jest słońce, to jest takie wow, ale dzisiaj ładny dzień. A tutaj możesz mieć śniegu połytki i może być minus 10, a i tak chociaż na te dwie godziny w ciągu dnia wyjdzie słońce. Nawet też dużo bardziej jestem ostrożna, jeśli chodzi o słońce, bo może być tak, że pięknie świeci słońce jest czyściutkie niebo, a jest absolutnie lodowato na dworze. Ok, teraz już jest 23 czerwca i już założyłam krótkie spodenki. Kocham krótkie spodenki. I mieliśmy nawet, no przynajmniej, jeden taki serio upalny dzień już, jeden z tych kilku w ciągu roku. No te okolice pierwszego dnia lata zawsze są takie, właśnie, że wtedy zaczyna się już taki skwar. Więc nas też dopadło, takie dwa dni w sumie były takie dosyć gorące, a teraz już dzisiaj 19 stopni, pochmurno. Jak wracałam z Lidla, to złapał mnie deszcz. Ale niestety w trakcie tych upałów nawet mieliśmy już jeden pożar. Na Orłowie restauracja się podpaliła, także nie fajnie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, no ale budynek też jest do odnowy. No nie, jest zrzutka w ogóle na ten budynek, może wam w opisie podlinkuję. No i też niestety widuje się tak a propos też takie objawy suszy trochę czasami, nie? No bo to nie, nie jest też tak, że jakoś tak super często pada. Są takie momenty, kiedy przez dwa tygodnie na przykład w ogóle nie pada, i to jest dużo tutaj. I no nie wiem, u mnie nawet pod blokiem na przykład jest wysuszona trawa po prostu na wiór, i to nawet nie tylko ta skoszona, a oczywiście była koszona akurat w te najgorętsze dni, e, więc jest totalnie żółta, ale nawet taka, która jest w takich kępkach, no nie, sobie rośnie, gdzieś tam w niektórych miejscach, ona też jest totalnie wysuszona. E, więc no też e, pewne rzeczy nas dosięgają jednak. Jak byłam ostatnio na Marszu Równości w Gdańsku, to ym, był tam też mój widz, który przyjechał z innego miasta, i no i tam gadaliśmy sobie, i on zapytał, jak często bywam w Gdańsku? Jako osoba, z, no nie. Zawsze mam problem z tym, żeby mówić, że jestem z Gdyni, bo nie jestem w zasadzie z Gdyni. Jestem z Łodzi, ale mieszkam w Gdyni, ale kiedyś pewnie będę mówić, że jestem z Gdyni, jak będę już jakoś mega długo tutaj mieszkać. Moja mama na przykład też mówi, że jest z Łodzi, bo mieszka już. Większość swojego życia w łodzi, ale nie pochodzi z łodzi, nie urodziła się tam. No, w każdym razie odpowiedziałam, że w sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam w Gdańsku. No, wtedy akurat w tamtym momencie byłam w Gdańsku, um, ale po pierwsze, to też nie jest tak, że jak się mieszka nad morzem, to się jest na plaży codziennie czy coś. Ja nie, też nie pamiętam, kiedy ostatnio na plaży byłam. Gdybym lubiła plażowe aktywności, to pewnie bym często chodziła na plażę. Ale że nie lubię. Nie lubię się ani opalać, ani w ogóle tam. Nie lubię mieć tego piasku przyklejonego. Do, o, Jezus, to jest najgorsza rzecz w ogóle. Taki jak się, jak się pochodzi po brzegu morza, to jest super, ale później, jak, jakim kosztem? Bo później chodzisz po tym piasku tymi mokrymi nogami, i to jest po prostu najgorsze uczucie na świecie. Ja, jak się strzepuje ten piasek ze stóp, to jest, tak, to jest po prostu tak sensorycznie nie do zniesienia dla mnie, że ja w ogóle nie chodzę po brzegu morza, bo, bo, bo wiem z, z czym to się wiąże potem. E, no ale tak, na plaży też już bardzo dawno nie byłam. Jeśli już, to zdarza mi się po prostu przejść gdzieś blisko wody, no nie gdzieś po jakiejś promenadzie. No ale nawet przy samej wodzie nie bywam jakoś specjalnie często. No i w Gdańsku też. Jeśli szukam na przykład jakiegoś lekarza, jakiegoś specjalisty, no nie, I, ym, i widzę, że jest ktoś w Gdańsku, to bardzo mocno sprawdzam, w którym miejscu konkretnie Gdańska to jest, czy to nie jest za daleko dla mnie. E, jeśli to jest blisko SKM-ki spoko, a jeśli trzeba dojechać jeszcze później tramwajem na przykład gdzieś od SKM-ki, to już stwierdzam, że trochę przesada, bo ja do SKM-ki też jeszcze muszę autobusem dojechać. E, więc jeśli już, no to raczej trzymam się takich bliższych rejonów Gdańska, jakaś Żabianka, albo Przymorze, one jeszcze są, albo Oliwa, one są jeszcze tak w miarę blisko, e, ale jeśli miałabym po coś jechać do centrum Gdańska na przykład, to już jest serio daleko dla mnie. Kiedyś pracowałam w centrum Gdańska... E, ale to był koszmar dojazdowy w ogóle. Co prawda, na szczęście od SKM-ki nie musiałam już wsiadać później w nic, mogłam sobie na piechotę dojść, ale żeby ode mnie do centrum Gdańska dojechać, to tak przy dobrych wiatrach, jak wszystko ci tak super się ułoży: autobus, SKM-ka, że na nic nie czekasz, no to będzie może tak z 45 minut, nie? Ale realistycznie to raczej trzeba liczyć tak z godzinę. Więc no trójmiasto, trójmiasto, fajnie, niby wszystko w jednym miejscu jest, ale to jednak są naprawdę spore dystanse między niektórymi punktami. Na szczęście, no na przykład ostatnio wyrabiałam paszport i po nie wiem, w jakim czasie w ogóle nie posiadania paszportu, bo mi nie był potrzebny, a teraz będę jechać do Anglii i się zorientowałam, że ej, w sumie to teraz to ja potrzebuję paszportu, żeby tam pojechać, no nie? Bo jakbyście żyli pod kamieniem, to ym, bo jakbyście żyli pod kamieniem, to Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej, więc nie pojedzie tam po prostu na dowolny dokument typu dowód. Już miałam takie, kurwa, będę musiała do Gdańska pewnie jechać, żeby to załatwić, wyprawa życia po prostu, ale okazało się, że akurat um, ten paszportowy urząd jest w Gdyni, także więc wygranko. Też różnica temperatury między Gdańskiem a Gdynią potrafi być spora, zdarzyło się, że byłam w Gdańsku i topiłam się, a potem pojechałam do Gdyni do domu i marzłam. I też zawsze muszę się przygotować, że jak jadę do Gdańska po coś to po prostu tam będzie cieplej. Gdy nie jest tak śmiesznie zbudowana, że no po prostu dużo jest dzielnic, które są wydzielone mocno między sobą lasem, dlatego że no one były jakimiś tam wioskami wcześniej no nie, I one były tak dołączane i mało jest takich terenów po prostu powycinanych po to, żeby tam coś budować. I też te ścieżki w tych lasach są często takie, no to są takie szerokie ścieżki, nie, że możesz naprawdę legitnie sobie przejść po prostu z jednej dzielnicy do drugiej lasem. Ja się czasami śmieję w ogóle, że gdynia to jest parę budynków i las bo naprawdę mega dużo lasów tutaj jest mało jest parków to może być pewne rozczarowanie w porównaniu do Łodzi też bo w Łodzi jest mega dużo parków, jakichś takich skwerków różnych, no po prostu co cztery przecznice masz praktycznie jakiś park a tutaj nie wiem, w Gdyni to parków są chyba trzy gdzie jeden to jest też taki trochę bardziej skwerek, bo on, to nie jest taki typowy park, on się zresztą nazywa skwer rider i on jest taki trochę wzdłuż ulicy, i tam jest po prostu tylko kawałek trawy, tam jakiś psi park i jakieś tam, jakieś tam rampy i różne takie rzeczy. Ale to trudno mieć takie naprawdę odczucie parku tam. Myślę, że takie naprawdę odczucie parku w Gdyni ma się w Parku Kilońskim na Chylonii. I jeszcze w sumie jest ten taki park na Kolipkach, to już tak prawie że w Sopocie. I on też jest spory i tam. Tylko że on jest też taki połączony z lasem częściowo, więc też trudno mi mówić tutaj o konkretnie parku, i tam nie ma w sumie dużo drzew. Tam jest kawał tego parku, to jest taki po prostu trawnik, e, gdzie nie ma jakoś bardzo dużo roślin. Dopiero jak wejdziesz do lasu, no to faktycznie mm, wtedy, wtedy tych drzew jest dużo. Więc jak, jakoś tak ten park kolipki niespecjalnie mi tutaj przychodzi nawet do głowy, jako przykład parku, no i jeszcze jest park na Kamiennej Górze. I to jest też taki park, co się odczuje, że to jest park, ale musisz no, wejść dosyć dużo po schodach, albo wjechać kolejką w ogóle, żeby się dostać do tego parku, nie? Więc też śmiesznie. Więc, no, jakby tych parków nie jest dużo, a w Łodzi, na przykład, Park Julianowski, absolutnie moja miłość. Daleko ode mnie trochę był, ale kurde, mega fajny park. Tylko że z drugiej strony w Gdyni właśnie jest bardzo dużo lasów, więc te parki nie są jakoś super potrzebne. W Łodzi, żeby się dostać do lasu, ola Boga, gdzie to w ogóle jak? Łódź jest całusieńka zabudowana, no nie więc ym, jeśli chcesz się dostać do lasu, no to już tylko na jakichś obrzeżach, na jakichś takich dalszych osiedlach. Niektóre parki są leśne. Park 3 maja na przykład też jest mocno leśny. Ale żeby do takiego naprawdę lasu, lasu się dostać, do dziczy, to najlepiej to kurde do łagiewnik jechać. A w Gdyni, nawet jak jesteś w centrum, to nie wiem, 20 minut się przejdziesz i już możesz być w lesie autentycznie. Um, nawet właśnie ten park przy kamiennej górze, o którym wspomniałam, on ma dookoła siebie las. W ogóle kamienna góra ma dookoła siebie las. Nawet jak się idzie do tej kolejki, to się w zasadzie przechodzi przez las. Ja w tym momencie za moim oknem widzę szczyty drzew leśnych, i mam 10 minut do lasu dosłownie. No i jak lasy, to też dziki, wiadomo. Dziki są tutaj absolutnie wszędzie. Pewnie widzieliście ten film, gdzie sobie rodzina dzików kulturalnie pięknie przez pasy przechodzi. Kojarzę mniej więcej, w którym miejscu to jest. No i kurczę, no tak się żyje tutaj, nie? Ostatnio jechałam sobie gdzieś autobusem i na jakimś podwórku sobie po prostu dzik chodził. zachodził nie? Brama była i za bramą sobie był dzik. Kilka metrów od niego był pies. Tak tutaj po prostu jest. No i tutaj też kurde szok kulturowy w porównaniu z Łodzią, bo ja pierwszy raz dzika na żywo w ogóle zobaczyłam dopiero w Gdyni, bo w Łodzi no nie było w ogóle jak, gdzie, nie było opcji, że ci jakieś dziki będą chodziły po osiedlu. Zwłaszcza, że ja mieszkałam w kamienicy zaraz przy ulicy, w ogóle jakby do lasu najbliższego to miałam chyba z 20 kilometrów, więc totalnie nie widziałam na żywo takiego stworzenia jak dzik. Nawet mimo tego, że bardzo dużo bywałam na wsi odwiedzając moją rodzinę, w różnych wsiach, w różnych miejscach i zawsze ten las był blisko, a z jakiegoś powodu pierwszego dzika zobaczyłam dopiero tutaj. Wyjdę sobie o 20 i mogę spotkać dzika. No tak sobie po prostu chodzącego koło bloku. E, I w pierwszej chwili strasznie bałam się w ogóle tych dzików, bo no kurde, to jest wielkie bydle. Jak kiedyś weszłam do lasu i zobaczyłam, że leżał dzik nie wiem, czy był żywy, czy. Podejrzewam, że po prostu spał sobie. Może na się czegoś sfermentowanego i padł. Ale po prostu, jak tylko go zobaczyłam, to normalnie mroczki przed oczami mi się zrobiły. Tak się przestraszałam, od razu wyszłam z tego lasu. I potem miałam trochę problem w ogóle, żeby wejść do lasu z powrotem, no nie? Więc kurde, takie trochę mi się gdzieś PTSD lekkie włączyło na to. Już się ogarnęłam, już też zobaczyłam, że te dziki specjalnie nic nie robią. One mają wywalone na ludzi totalnie. Robią sobie swoje i tyle. No i zupełnie normalna sprawa. Że po plaży chodzą. W ogóle tam chyba. To też u nas było, że dzik yy, jakie, jakieś ciastka komuś zabrał. To były hity w ogóle. Taste. Ale to w wielu miejscach w Polsce tak jest. Po prostu wystarczy mieszkać nie 20 km od lasu i już masz dziki. No, normalna sprawa. Oprócz tego, że w łodzi mieszkałam bardzo daleko od lasu, to mieszkałam też bardzo daleko od wody, mimo że byłam w łodzi. Łódź ma tylko jakąś taką małą rzeczkę, śmierdziuszkę, gdzieś tam, pod ziemią sobie ona gdzieś tam płynie, łódka. Ale poza tym to tylko wchodzi w grę jakiś arturówek, gdzie jest jezioro i tam jakieś różne takie, jakieś stawy Jana i takie małe zbiorniki wodne, no nie? Mm, więc. W Łodzi nie miałam do czynienia nigdy z mewami. Mewy mi się zawsze z wakacjami mocno kojarzyły, mimo że kiedy byłam na przykład w zgierzu, to tam latały mewy normalnie, ale musiałam się też przyzwyczaić tutaj, w trójmieście, że tutaj mewy to są w zasadzie gołębie. Gołębie też są oczywiście i wrony i tam jakieś tam, tam inne takie miejskie ptaki, kawki też, ale mewy to jest taka trochę domyślna sprawa. Jeśli zastanawiacie się, czy mewy zawsze są takie pierdolnięte, jak się widzi na wakacjach, to tak, one są przez cały rok takie pierdolnięte. Może być tak, że jesteś kilka kilometrów od morza, mieszkasz sobie w jakiejś tam losowej dzielnicy Gdyni i o czwartej rano nagle budzisz się, bo mewy drą mordę za oknem. One są tutaj dosłownie wszędzie. Ja tam ogólnie lubię ptaki i nie mam nic do tych mew, to śmieję się trochę, że są pierdolnięte. To jest w ogóle wielkie ptaszysko, naprawdę jest się czego bać, kurde. Ale faktycznie, mieszkając tutaj, na początku jest to takie trochę egzotyczne, że siedzisz sobie i za oknem po prostu krzyczą mewy, bo tak. Jeszcze gdzieś, jeszcze w jakichś takich miastach, gdzie jest właśnie większa rzeka, nawet Warszawa, no nie, i różne inne nad Wisłą miasta, tam ludzie pewnie przyzwyczajeni są do mew, dlatego że duża rzeka po prostu sprawia, że one pewnie latają mniej więcej po całym mieście albo przynajmniej w dosyć dużym promieniu od wody. A w łodzi, no to rzeczywiście ja mew w ogóle nie widziałam i pamiętam, że jak w zgierzu właśnie była mi latały mewy, to miałam takie przecież ja jestem pod łodzią zaraz, dlaczego to są mewy. A jeszcze chciałam powiedzieć, że jakby co to na kanale Zdupy, jak był film o Gdyni, to cała prawda była o tym, że tutaj jest wszędzie pod górę. W Polsce my mamy taki podział, że północ to jest morze, a południe to są góry, no nie? I, i tutaj jak się jest, to się ma takie. Gdzie ja jestem w ogóle? Jak jesteś w takich miejscach mm, na wspomnianej kamiennej górze chociażby, nie? Bo tam. Tak jak powiedziałam, żeby do tego parku się dostać, trzeba wejść na górkę albo wjechać sobie kolejką. Nie wjeżdżałam nigdy kolejką, bo też w tamtym miejscu, no nie bez powodu, to się nazywa Kamienna Góra. Tam właśnie są takie bardzo górzyste uliczki, i, i na Leszczynkach jest też tak dosyć górzyście, a akurat i Kamienna Góra, i Leszczynki to są tak. Jakby one trochę tak otaczają centrum, nie? One są bardzo blisko. Kamienna Góra to jest w zasadzie centrum, to jest chyba w ogóle najdroższa dzielnica. No ale tak, tam jak jesteś na, w jednym jakimś miejscu, właśnie na takiej górzystej uliczce, i akurat jesteś w takim miejscu, gdzie nie widzisz morza, to masz wrażenie, że jesteś kurde w jakimś, nie wiem, Karpaczu czy coś, w jakiejś totalnie górskiej miejscowości. Masz dookoła las, jakieś domki stoją w ogóle na różnych wysokościach, bo je, są pagórki po prostu wszędzie dookoła ciebie. E, I totalnie, jak, jakby ktoś się nagle pojawił w takim miejscu, to w życiu by nie zgadł, że jest nad morzem w tym momencie. No bo jednak jest takie skojarzenie, że nad morzem gór nie ma, bo góry są gdzie indziej. <gry> A Gdynia jest naprawdę serio górzysta, i myślę, że dużo jest na północy w ogóle też takich miejsc, gdzie tych górek jest sporo. No i to będzie tyle w tym temacie. Na sam koniec jeszcze zniszczę Wam trolejbusy. Co Wy na to? <grych> Jak jesteście w środku trolejbusa, to nie jesteście w stanie stwierdzić, że jesteście w trolejbusie, bo to jest po prostu autobus. Tylko tyle, że jest podpięty do linii, ale zupełnie nie odczuwa się tego, że jedziesz trolejbusem. Autobus jak autobus. Oprócz tego, że no to są elektryczne, więc nie są, no, nie mają takiego, wiecie, benzynowego odczucia jak te takie stare autobusy czasami potrafią mieć. Um, ale teraz to w ogóle wszystkie inne autobusy powoli zmieniają się w elektryczne też w Gdyni, więc tym bardziej nie ma zupełnie znaczenia. Oczywiście są też tutaj zwykłe autobusy. Nawet jest ich chyba więcej niż trolejbusów. Um, nie ma tramwajów w Gdyni. To jest też spora różnica między Gdynią a Łodzią. Kiedy ja ostatnio jechałam tramwajem, chyba jak byłam w Krakowie, bez kitu. No i jeszcze jako ciekawostkę, jeśli chodzi o numerowanie autobusów, wam powiem, że jest taki system. Są od niego wyjątki, ale jest taki system. Mniej więcej się go trzymają, że trolejbusy są dwucyfrowe, a zwykłe autobusy są trzycyfrowe. No, i są takie miejsca, w Gdyni, które nie mają tych linii trolejbusowych, w sensie tych kabelków, więc tam trolejbusy nie dojadą. One mogą nam powiedzmy 30 minut być na akumulatorze, więc jak gdzieś linia się kończy i niedaleko jest pętla, to jeszcze dojedzie i wróci, ale jeśli przez dłuższy czas nie ma linii, no to po prostu tam nie dojeżdżają trolejbusy i tyle. Także mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Możecie dawać znać mi na Instagramie, merticora albo w komentarzach na YouTubie, czy Wy mieliście taką tranzycję też z jednego miasta do drugiego. Szczególnie ciekawe one są w jednym kraju, no nie? Że takie różnice potrafią być w jednym kraju, no bo jak jedziesz do innego kraju, no to wiadomo, że w ogóle szok jakiś totalny. Ja nawet jak na wycieczki gdzieś jeździłam, no to widziałam gigantyczne różnice. Możecie też dawać znać, jak jest, kiedy przeprowadzacie się za granicę. Życzę Wam, żebyście nie spłonęli i się nie roztopili i żegnam serdecznie.